Krakowska średnica 2050. Witam Was tutaj, Czyszczam Ząż i zapraszam Was już teraz na pierwszy odcinek z Krakowska średnica 2050. Oczywiście to jest podseria Warszawskiej średnicy 2050, ale znajdujemy się dzisiaj w Krakowie. Tak jak możecie to zaobserwować z intra, gdzie widzieliśmy Wawel i inne obiekty, które możemy zaobserwować w Krakowie, a tutaj mamy most nad Wisłą i to jest na pewno jedna z ciekawszych rzeczy, która mnie zainteresowała, jak byłem w Krakowie. Od razu mówię, zdjęcia nie są najnowsze, zdjęcia są mniej więcej z okresu świąt Bożego Narodzenia w grudniu 2021, ale z tego co widziałem i tak nie ma zbytnio dużo nowszych filmów i informacji na temat tejże budowy, więc mogę spokojnie Wam tutaj trochę pokazać, jak to wygląda. Zdjęć mam dosyć dużo i z tego co wiem, cały czas budowa nie została zakończona i jest lekko opóźniona, ale o tym będę mówić później, ponieważ mamy most kolejowy na linii średnicowej w Krakowie, czyli znowu linia średnicowa, więc wszystko się zgadza, warszawska średnica jest tutaj. Ogólnie ze względów wizualnych, jak tutaj widzicie, most bardzo mi się podoba. Jestem naprawdę... jest to coś dla mnie. Przemawia do mnie w całkowicie ten design tego mostu i w sposób, jak on tutaj jest postawiony. No i tak, jest to most kolejowy w Krakowie na Wiśle pomiędzy stacją Kraków Główny a przystankiem kolejowym Kraków Zawłocie, o którym jeszcze będę mówić. Leży na trasie linii kolejowej numer 91 łączący stację Kraków Główny ze stacją Medyka. No i tak, długość całkowita tego mostu to 212,4 metra. Na początku to był tylko i wyłącznie jeden most na jeden tor. Aktualnie, jak widzicie, jest tutaj trochę tego więcej. Będą tutaj łącznie w teorii by się zmieściło aż 5 torów, ale będą 4 tory i kładka pieszo-rowerowa, na którym też jestem bardzo ciekawy, jak to będzie już tutaj po zakończeniu. No i tak jak powiedziałem, będą 4 tory. Trzy mosty, z czego tylko i wyłącznie jedno przęsło na każdym moście jest nad rzeką Wisłą, co oznacza, że tutaj Wisła po prostu jest o wiele węższa, na przykład niż w Warszawie, gdzie taki most byłby o wiele dłuższy. Rozpiętość przesła to jest do 35 metrów, z tego co widzę, bo tutaj z Wikipedii część informacji Wam daję. No i data budowy to było 29 maja 2020 roku, ale jak widzicie, kolejne mosty dopiero co powstają, ponieważ rozszerzone jest to z jednego toru, który tutaj mamy, a konkretnie z dwóch, które tutaj przez jakiś czas były, do trochę większej ilości, a konkretnie czterech torów, czyli dwa dla podmiejskiej i dwa dla dalekobieżnej. I dzięki temu wszyscy będą mogli tutaj jeździć szczęśliwie i będzie to o wiele lepiej wyglądać. Co ciekawe, pierwszy most drewnianej konstrukcji został wybudowany w tym miejscu w 1856 roku. Znajdował się on na trasie linii kolejowej również austriackiej Carsko-Królewskiej Wschodniej Kolei Państwowej. Linia ta Kraków-Dębica otwarta została 20 lutego 1856 roku i miała 110 km długości. W następnych latach przedłużono ją o kolejne tutaj kierunki: Rzeszów, Przemyśl, Lwów czy Brodów nawet. Ale przejdźmy do tego, jak on wygląda jeszcze z góry, jak widzicie tutaj bezpośrednio z lotu ptaka. No według mnie to bardzo ładnie wygląda, to są takie choinki od góry, jak popatrzycie. Teraz tego już nie odwidzicie, ale to są choinki na święta już przygotowane w tym jednym miejscu. No i to jeszcze tutaj powstaje, z tego co widzę, most nie został jeszcze otwarty. No i tutaj tak to mniej więcej wygląda, tak jak teraz to widzicie. Na jednym z nich, z tego co ja mniej więcej wiem, będzie kładka pieszo-rowerowa. I tutaj też, jak widzicie, jeszcze jedno przęsło powstaje bezpośrednio nad częścią już ziemną, czyli w teorii wiadukt, ale oczywiście to jest cały czas most. No i dochodzimy do drugiej części, a mianowicie przystanku kolejowego Kraków-Zabłocie. Znajduje się, uwaga, w województwie małopolskim. Lokalizacja to Podgórze, Zabłocie. Rok otwarcia 1979 rok, ale został przebudowywany i wyremontowany
do końca 2017 roku. Dokładnie 7 grudnia został otwarty. Są dwa perony i dwie krawędzie peronowe, ale to jest nieprawda, ponieważ nowa krawędź peronowa się tutaj pojawiła i są teraz trzy krawędzie peronowe. Nie wiem, czy będzie czwarta, raczej wątpię, ale nie obiecuję. Jakby nie do końca wiem, jak oni tutaj to wszystko będą zmieniać. Domyślam się, że czwarta krawędź peronowa również się pojawi, bo design tej stacji wygląda tak, jakby to miało się pojawić, tylko wcześniej to nie powstało ze względów, nie wiem, budżetowych czy innych, jak tutaj to wygląda. Ja się nie znam na Krakowie, więc tutaj mniej więcej mówię, jak to wygląda. Z dona, co mogę wyciągnąć i z mojej wiedzy, którą już jakąś tam na pewno posiadam z tego, jak komentuję i opisuję i widzę, jak to wszystko powstaje w kolejnictwie i ogólnie w inwestycjach z transportu publicznego. No i oczywiście trochę innego też. Tak wygląda to jeszcze od drugiej strony, jakbyście chcieli zerknąć. No i ta stacja nawet ładnie się prezentuje od bocznej strony. Jak przyjechałem do Krakowa, bo wiedziałem, że prawdopodobnie tą stację będę oglądać. Oczywiście to jest przystanek kolejowy, ale skrótowo już mówię. To myślałem, że trochę gorzej wygląda. Na zdjęciach, które miałem wcześniej w internecie, oglądałem, to tak ładnie nie wyglądało, jak tutaj została ładnie wyremontowana. No i tak, to jest przystanek kolejowy w dzielnicy Podgórze. Jej niegdyś przemysłowa część Zabłocie. Otwarty został w 1979 roku. Na przystanku zatrzymuje się tylko tylko pociągi osobowe. Do przystanku można dotrzeć ulicami Kącik i Lipową. W roku 2018 przystanek obsługiwał 3499 pasażerów na dobę, czyli żadne tysiące. Lecimy sobie dalej, taki przylocik. Tam są te wiadukty, które widzicie, ale o tych wiaduktach to jeszcze coś powiem za chwilę później. Jeszcze sobie do nich podlecimy. Ale wracając do tego, co tutaj się właściwie dzieje, to 16 września 2015 roku PKP PLK podpisały z konsorcjum Budimex i tutaj z konsorcjum jeszcze z drugiej strony Ferjowal Argoman. Mam nadzieję, że dobrze tutaj wytłumaczyłem, jak to się nazywa. Na budowę łącznicy przystankowej Kraków-Zabłocie ze stacją Kraków-Bonakar, która pozwoliła pociągom z Kraków Głównego na przejazd do Zakopanego, Oświęcimia i Skierniewic z pominięciem stacji Kraków-Płaszów. Na której konieczna jest zmiana czoła pociągu w ramach tej inwestycji. Przystanek ma zostać przebudowany. 23 września 2015 roku został zamknięty na czas pierwszego etapu. Aktualnie, jak widzicie, podczas tego etapu jest jeden tor aktywny i przystanek jest obsługiwany. Pociągi tutaj się faktycznie zatrzymują i można wsiadać i wysiadać. Dalej, co tu mamy jeszcze? Który ma zostać zakończony, ten pierwszy etap, 7 grudnia 2017 roku. Aha, czyli cały czas ta przebudowa jeszcze trwa, która rozpoczęła się w 2015 roku. Chociaż sądzę, że tutaj się już coś pozmieniało i to wszystko się tak długo nie ciągnie. Natomiast w grudniu 1995 roku dwóch młodych ludzi zaatakowało tutaj robotników czekających na pociąg. Zabójcy dostali karę dożywotniego pozbawienia wolności. Z takich ciekawostek, co tu jeszcze mamy. A teraz, proszę bardzo, jesteśmy prosto nad dwoma środkowymi torami. Tak, żeby jeszcze poglądać, jak to wygląda. Też z tej jeszcze innej perspektywy, bo tego tutaj trochę jest. Nie powiecie mi, że nie. No i tak. Ten przystanek kolejowy, oczywiście, jak się skończy cała przebudowa, będzie obsługiwać o wiele więcej pasażerów niż aktualnie, ale chyba to was nie zdziwi właściwie. No bo tak mniej więcej po to właśnie powstają te wszystkie przebudowy. Także tak to mniej więcej wygląda. No i jak tutaj popatrzymy na ten przystanek kolejowy, zwróćcie uwagę, jak on wygląda w środku. Są już wszędzie zamontowane tablice, bo tu wcześniej jeździły w niektórych miejscach już pociągi. Są te słupy, ciekawe, z tym żółtymi naklejkami, ale rozumiem, że po prostu, żeby robotnicy przypadkiem jakieś nie trafili, które jeżdżą z kopotkami czy innymi ciężkimi sprzętami. No i tutaj jeszcze widzimy, jak powstaje płyta peronowa w niektórych miejscach i to wszystko się łączy. Część tutaj tych tablic jest zafoliowana, najprawdopodobniej po prostu na okres przebudowy, żeby się nie zniszczyła i nie trzeba było stawiać od razu nowych elementów. Bo wiadomo, że tak będzie o wiele lepiej i wygodniej, jak nie trzeba będzie robić wszystkiego na nowo. Tutaj na dole z kolei widzimy elki peronowe. Są już wstawione, ale elki to można było się domyśleć, że te już będą poustawione, tak żeby nie trzeba było nic przy nich kręcić.
No i widzimy, jak to się tutaj ciągnie. Dość miło z tej strony. Co prawda jest to mniejszy daszek niż w głównej części, ale mamy tutaj też takie daszki, dzięki czemu możemy się schronić całkiem nieźle jeszcze przed deszczem. Wiatrem może niekoniecznie, ale przed deszczem bardziej. Są też tablice SIP, które w niektórych miejscach, jak zobaczycie za chwilę na kolejnym ujęciu, nawet działają, więc w teorii można byłoby stwierdzić, że można by z nich wyczytać, za ile przejedzie pociąg. Ale może pokazać jakieś odjechane czasy. A tylko wam powiem, że nie pokazuje zazwyczaj PKP roku przyjazdu pociągu, więc tutaj mogłoby to być dosyć problematyczne z niektórymi rzeczami. Także tutaj, tak jak widzicie teraz, po stronie prawej mamy peron dwukrawędziowy, po stronie lewej mamy aktualnie jednokrawędziowy, ale nie dam sobie ściąć głowy, że tam druga krawędź jeszcze nie powstanie w przyszłości. Możliwe, że to się zmieni. No i na koniec jeszcze raz most, bo z mostu mam bardzo dużo zdjęć i bardzo mi się podoba te choinki od góry, to jest cudowne. I tutaj jeszcze te powstające części, widzimy tutaj dźwig był jeszcze składany i prawdopodobnie już to przęsło teraz jest. Raczej wątpię, żeby przez miesiąc, odkąd już były zdjęcia mniej więcej robione, cały czas to nie powstało. Jakby byłbym naprawdę w bardzo dużym szoku, gdyby im to tak wolno szło. Chociaż z tego, co słyszałem, właśnie tutaj były problemy z opóźnieniem. No i o co mi chodziło z tym opóźnieniem? No ponieważ to jest dosyć duża inwestycja, całość ma wszystkich tutaj tych elementów być zebrana do 2030 roku, ale spokojnie, szybciej to zobaczymy. To był dosyć duży problem na ulicy Grzegorzeckiej, bo tam był wiadukt i właśnie z tym wiaduktem był taki, no nawet niemalutki problem, a mianowicie nie mogli go rozebrać, bo nie mieli pozwolenia i dopiero ostatnio jakoś to już się tam pozmieniało i mogli ruszyć bardziej z pracami, żeby to wszystko tutaj poszło i szybciej to szło. No tak, jest to dosyć ciekawe, że to im tak dłużej szło. Natomiast jeszcze z ciekawostek, które za chwilę zobaczycie, bo tu będzie ten nasyp kolejowy, który się właśnie w tym miejscu zaczyna w kierunku Warszawy, znaczy Warszawy, Krakowa głównego. Ale najpierw mamy te wiadukty. I te wiadukty, oj tak. No nie powiecie mi, że to nie wygląda futurystycznie. Od dołu to ja się czuję, jakbym był w naprawdę jakiejś grze, która jest po prostu odjechana, był jakiś film taki sci-fi. Ponieważ to, co widzimy na tych wiaduktach, to oczywiście są wiadukty dla pociągów pasażerskich, natomiast tam dalej zaczyna się przystanek kolejowy. I to jest przystanek kolejowy, który jest faktycznie w powietrzu. Kraków pod górze, tak się nazywa, ładnie, ładnie wygląda. Nie byłem na samym peronie, natomiast widziałem go z dołu, jak się przesiadałem z tramwajów do autobusów i w różne inne rejony, w której miałem okazję być przez 3 dni. Jakoś mniej więcej tak, przyjechałem na 3 dni do Krakowa w grudniu, no i to wygląda świetnie, świetnie. Nie jest co prawda to jeszcze całkowicie obsługiwane, ponieważ jeden wiadukt nie jest podłączony do sieci z tej strony, ponieważ aktualnie, tak jak widzieliście, trwa przebudowa i tutaj tylko jest jeden tor. Co nie zmienia faktu, że jak kiedyś przyjadę tam trochę dłużej do Krakowa, to będę mieć na pewno okazję przejechać się tym wiaduktem, jakby nie pozwolę sobie nie mieć tej okazji. Zrobię wszystko, żeby to już przejechać tędy. Tam też przy okazji jest dosyć duży i odjechany węzeł drogowy, no, ale to mogliście się domyśleć, że tutaj to jest wszystko pokręcone w różne rejony. No i no dobrze, co my tu mamy? Jeszcze parę zdjęć na koniec, żebyście sobie poobserwowali, jak to tu wszystko wygląda od drugiej strony. Nie wiem, który raz tutaj lecimy, ale chciałem wam jak najwięcej dać zdjęć, bo są też coś ładnie mi tu mimo wszystko wyszły, nawet jak są miesiąc już po. No i co? Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ale tak, ja tu mówię już w kolejnych materiałach, a jeszcze mamy jakieś dobre 2-3 minuty materiału i filmu. Jeszcze będzie się tam z nami ciągnąć. No tak, spokojnie. Zobaczymy jeszcze, jak pociąg wjeżdża faktycznie, żeby nie było, że jestem gołosłowny i faktycznie pociągi nie korzystały z tego wiaduktu, jak byłem tutaj. Faktycznie korzystały. No i ta kładka pieszotowa nowa. Tylko jeszcze o niej wspomnę, żebyście pamiętali na pewno, że to faktycznie będzie. Z ciekawostek a propos kanału, to mogliście zaobserwować, że ostatnio prawie nie było żadnych filmów. Wiązało się to z aktualnym moim stanem systemu eliminacji studentów jest aktywny, czyli sesja.
Na szczęście moja sesja, kiedy wy to oglądacie, dobiegła końca. Przynajmniej ta główna część, bo część wykładowców była choda i będę musiał to robić już w lutym, w późniejszym terminie, niech tutaj zaliczenia, ale na szczęście to nie jest nic bardzo problematycznego. Przynajmniej dla mnie to nie ma żadnej różnicy, no bo to nie z mojej winy jest, tylko z winy tego, że wykładowcy, którzy są chorzy. No i w lutym już wracam normalnie na tory. Jutro będzie film z WOŚP-u, z różnymi licytacjami, a w niedzielę najprawdopodobniej będzie... Nie będzie live'u z zachodniej, ponieważ nie mogę latać dronem, jak pada deszcz. Nie mam zamiaru tego robić, niszczyć sobie. Ale jakoś się umówimy, żebyście mogli na nas wpaść. Więc w jutrzejszym filmie więcej na ten temat będzie. Jak wpaść do nas i wrzucić do naszej puszki. Z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No, rok temu też bawiliśmy się. Ale tym razem mam nadzieję, że to chyba przyjdzie więcej i pewnie będziemy się kręcić gdzieś obok Warszawy Zachodniej. No i właśnie w niedzielę będzie też mniejsza z tym. I najprawdopodobniej to będzie mniejsza z 2021 rokiem, bo w ostatnim tygodniu i tak mało informacji się działo. Nie było jakichś fanfarów, wielkich fajerwerków i tak dalej. No i ostatniego dnia tego miesiąca będzie Zapraszamy do Metra na Bemowie, ponieważ przydałby się ten odcinek. Tam już środowisko jest tramwajowe, jest prawie gotowe. No i w ogóle. I tak, mówiłem, że zrobię film, jeszcze nie zrobiłem o tym filmu i pewnie kiedyś go zrobię, nie wiem kiedy, może w tym roku, może w kolejnym. Czyli Zapraszamy do Metra w Krakowie, bo jest to na pewno ciekawy temat. Tym bardziej, że teraz jakoś chyba powstaje książka na tego typu tematy, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić. No i tu macie taką ładną panoramkę. Krakowa, już chciałem powiedzieć Warszawy, ale jesteśmy zupełnie gdzie indziej, zupełnie w innym województwie i zupełnie na drugim końcu Polski, bo nie jesteśmy w środku. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!